Zaczynając szukać zdjęć konkretnie magnolii czampaka, która zapachem nie ma generalnie nic wspólnego z magnolią, ale właśnie bardziej z jaśminem, bardziej z taką herbacianą jaśminowością, to tak naprawdę tu mamy różne zdjęcia i widzimy, że tutaj raczej żółta, bądź taka powiedzmy kremowo-żółta kolorystyka dominuje. I jak właśnie wpisujemy, to dopowiada wodę, i to jest właśnie chyba ta, o której pisała Dominika, bo widać, że też jest na Contigo. I jest to woda Your Natural Size, i tu mam też na ich stronie. Też jest na Allegro. Nie wiem, gdzie najtaniej, natomiast tu jeszcze jest jakaś woda. Czy to jest to samo? Czy to jest jeszcze jakaś inna? Czampaka. Tak, to jest ta sama. Nie wiem, czy tu najtaniej, trzeba było zobaczyć, czy na Allegro na przykład nie jest wysyłką Smart. Natomiast bo wszędzie są podobne opisy. Jest to ogólnie woda, która się nadaje do stosowania na twarz, jako tonik, mgiełka do twarzy. Również nadaje się do stosowania na włosy, również stosowania na skórę głowy. Także generalnie uniwersalna. Właśnie do skóry głowy. Produkcja, gdzieś tu było Indie. Bo coś źle spauzowałam. Bo teraz mi się wydawało, że spauzowałam. Zrobimy inaczej. Chyba źle spauzowałam i nie wiem w sumie, co powiedziałam. W każdym razie ma wiele zastosowań. Nadaje się do stosowania na skórę głowy i na skórę twarzy. Również jakieś wrażliwe, podrażnione i tak dalej, także po prostu uniwersalnie. Kraj produkcji India. Mamy tutaj różne militaże, jeżeli to powtarzam, to trudno. I tutaj właśnie. Jak to powstaje? Tylko teraz tak. Wskazywany jest mocny zapach, wskazywana jest jego słodycz, gdzieś tu było. O jest, słodko pachnących. Powiem tak. W intensywnej formie naturalny ekstrakt z. Znaczy, Absolut z czampaki. Takiej skoncentrowanej, on ma upojność i słodycz. Natomiast go doprowadzimy do stanu, że tak powiem, idealnego stężenia, jeżeli mówimy już o pracy ze składnikami. To prawda jest taka, że. On jest taki bardziej świeży, przestrzenny, właśnie jaśminowo-herbaciany. I ta słodycz nie jest czymś dominującym i coś, co mocno bym podkreślała. Natomiast to jest bardzo mocna kwestia zapachowa. Dlatego właśnie wskazuję też jako produkt zapachowy. Bo może być też na takiej lekkiej formie, jak tam wody do ciała mgiełki, to akurat ten zapach jest na tyle intensywny, że naprawdę będzie bardzo mocno się utrzymywał, szczególnie na włosach i ubraniach. Oni tutaj nie wskazują, że to nadaje się na ubrania, natomiast jeżeli to jest tak delikatne, że chodzi o skórę głowy, cery, to tym bardziej nic nie powinno nawyrabiać ubraniom. Cały czas pokazuje w różnych miejscach właśnie tę konkretnie mgiełkę, tylko właśnie na ile ona ma dużo wspólnego z naprawdę iście realnym absolutem z magnolii czampaka. Przypomnę, że magnolia czampaka ma zupełnie inny zapach niż ogólnie różnego typu i tak różnorodne zapachy magnoli. Kiedy jest na moim kanale, może najmniej, że ten film też dodam pod serię Flower Power, był taki film, wizyta w ogrodzie botanicznym i spacer, że tak powiem, alejką magnoli i sprawdzanie różnych gatunków magnoli w zależności od danego gatunku, jaki jest zapach i że to były jednak różne zapachy. Taki zapach na przykład Fuegia Agua Magnoliana jest oparty o trzy magnolie. Ale tak jak mówię, czampaka, jeżeli widzimy magnolię czampakę, no tak, to raczej w ogóle nie należy spodziewać czegoś w ogóle takiego, powiedzmy, magnoliowego, gdzie w magnoliowościach często mamy taki właśnie raczej kwiatowy, świeży, czasami kwiatowo-cytrusowy, czasami kwiatowo-wodny, czasami kwiatowo może lekko fizjologiczny, ale generalnie aspekt takich kwiatów przestrzennych,
jakby magnolia Champaka z tą swoją taką bardziej jaśminowością jest taka bardziej może wyrazista. No, idzie to zupełnie inną stronę, że ktoś nie lubi żadnego ujęcia jaśminowości, no to raczej i magnolii Champaka w nutach należy unikać. Ja w ogóle mam piękny zapach z tą magnolią. Od kolegi właśnie mi się przypomniało, tylko że namierzę szybko ten dekant, raczej mało realny.